Cześć! Pora na testy kamerki Logitech C922 Pro Stream, dzięki której możemy nagrywać swoje vlogi bądź dokonania w grach. Na początek małe objaśnienie, jak działa program. To teraz muszę wygonić psa. O, być młody. Jak widzicie, mamy dużo otoczenia za mną, ale nie będzie nam kompletnie przeszkadzać, ponieważ kamerka łapie obrys naszego ciała i stara się zamazać całe otoczenie za nami. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że pewną poprawkę, że jest łapane tylko ogólnie nasze ciało. Na przykład jak wychodzimy z rękami, to już ręce niekoniecznie muszą być łapane przez program, że tak powiem. Nie jestem vlogerem, więc nie dziwcie się, że mam trochę tremy przed występowaniem przed kamerą. Ogólnie to wolę bezpośrednio z ludźmi rozmawiać. No ale dobrze, zajmijmy się samym programem. Pokażę Wam mniej więcej, jak wygląda program na pulpicie. Sorry, że będzie oczojebne okno w okno, ale nie mam innej możliwości, żeby Wam to pokazać. Już pokazujemy. Tak to wygląda. Tu jest obraz z kamery. To jest program X-Split, na który Logitech daje nam 3-miesięczną licencję, kupując kamerkę. Bardzo fajna sprawa, ponieważ to jest program, dzięki któremu możemy nagrywać treści wyświetlane na pulpicie, gry i programy, z którymi na przykład korzystamy. Tutaj w prawym górnym rogu mamy możliwość zmiany ustawień rozdzielczości oraz klatek na sekundę wyświetlanego materiału. Na dobrą sprawę w tym momencie mam najwyższej jakości ten materiał. Będę musiał go zmienić na niższy, ponieważ im wyższej jakości jest nagrywany materiał z tej kamerki, tym na przykład nakładając na film, po prostu komputer się zaczyna ciąć. No, nie mam potężnego komputera, więc muszę coś ograniczyć. Sprawa wygląda w ten sposób, że możemy na przykład zmienić sobie grafikę, ukrywając tło. Czyli wychodzą nam jakieś programy typu o, witajcie w jakimś pięknym tunelu. Jak widzicie, ręce moje nie są łapane, więc nie możemy ich podnieść. Mogą się pojawić zniekształcenia przy twarzy, ale to jest normalne. Możemy też ukryć tło. Wtedy to wygląda w taki sposób bardzo już nienachalny, jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, na przykład gra w tle, a my sobie siedzimy i gadamy. Też przy okazji możecie przetestować, jak działa mikrofon w kamerce. Troszeczkę czuć nadbas, ale nie można mieć wszystkiego. Najlepiej sobie kupić po prostu jakiś zewnętrzny mikrofon. Dobra, myślę, że możemy zobaczyć, jak to wygląda w grach. Ważna informacja dla grających. Jeżeli nagrywacie materiał w DirectX 12, wyłączcie go. Automatycznie skoczy Wam płynność. Pojechał od tyłu. Dobra.
A.